Cześć, z tej strony Chintrubie. Ostatnio bardzo popularne są lifehacki, czyli to jak w bardzo fajny sposób ułatwić sobie w niektórych sytuacjach życie. A co powiecie na chińskie sposoby, na chińskie lifehacki, na radzenie sobie z problemami na chiński sposób? Zapraszam do kolejnego odcinka. Numer jeden to torebki z herbatą. No właśnie, Chiny musi być herbata. Torebka z herbatą? Torebka z herbatą jest dobra na śmierdzące buty. Wystarczy włożyć ją do butów, aby cały ten negatywny aromat został właśnie przez nią wchłonięty. I generalnie, kiedy osoba ta ściąga, ta druga osoba, bo oczywiście nie my, która ściąga już później te buty, to ta woń specyficzna nie unosi się w powietrzu. Tylko pamiętajcie, później tą torebkę wyrzucić, a nie chodzić przez miesiąc. Kolejny chiński sposób... Sposób dosyć stary, ale sprawdzony w nowych realiach. Co robicie, kiedy telefon, wasz ukochany telefon z wszystkimi najważniejszymi danymi, który do tego jeszcze bardzo dużo kosztuje, wpadnie wam do wody? Jeżeli uda wam się go wyjąć, bo na przykład nie wpadł do toalety, którą właśnie spłukiwaliście, no to co, dajecie do naprawy? No to mamy właśnie chińską metodę. Wkładamy telefon do jakiejś miski, najlepiej do miski z dużą ilością ryżu, bo to właśnie ryż całą tą wilgoć z telefonu w swoim odpowiednim czasie oczywiście wyciągnie w sposób bardzo delikatny, tak żeby tego telefonu jeszcze bardziej nie zepsuć. I w ten oto sposób z dużym prawdopodobieństwem wasz telefon i wasze dane, wasze zdjęcia, wasze całe życie dalej będzie funkcjonować. No dobra, to jedziemy dalej z tym ryżem, ponieważ mamy kolejny chiński sposób na radzenie sobie z bólem mięśni, kręgosłupa. No właśnie, o co chodzi? Wsypujecie ryż do jakiejś torebki, może być jej też do skarpety, zawiązujecie i dajecie do mikrofali na około 1 minutę. Po tym czasie jest na tyle dobrze rozgrzany, że możecie go przykładać do bolących części ciała i to powinno uśmierzyć wasz ból. Nie tylko jest to sposób bardzo naturalny, a jeszcze możecie oczywiście dodać olejki aromatyczne, na przykład lawendowy, wtedy macie aromaterapię, ale przede wszystkim jest to sposób również tani, ponieważ nie musicie kupować chemicznych jakichś plastrów, jakichś żeli rozgrzewających. A teraz kolejna rzecz, którą bardzo łatwo znajdziecie w chińskim domu. Był ryż, była herbata, co prawda w torebce. Sos sojowy. Sos sojowy jest bardzo dobry i pewnie tego nie wiedzieliście, na drobne oparzenia w kuchni. Właśnie, kiedy na przykład gotując pewne potrawy lekko się oparzycie, wiecie, to nie mają być jakieś większe oparzenia, jeżeli coś takiego się zdarzy, od razu jedziecie do szpitala. Ale jakieś drobne poparzenia, po prostu przykładacie troszeczkę sosu sojowego właśnie w to miejsce. To naprawdę uśmierzy wam ból. Kolejny lifehack, sposób na radzenie sobie z różnymi problemami w stylu chińskim, to bardzo dobrze znana chińska maść tygrysia. Zresztą nie tylko chińska, bo więcej oczywiście przeczytacie na blogu. Tam bardzo szczegółowy artykuł właśnie o różnego rodzaju maściach tygrysich, którą oczywiście większość z nas kojarzy z lat 80., bo gdzieś wtedy w Polsce się znajdowały. Część młodszych widzów kojarzy ją z bluzy Krzysztofa Gonciarza, który bardzo często mają w swoich filmach. Ale właśnie, co robi ta tygrysia maść? Bardzo dużo. Leczy, rozgrzewa, uśmierza ból, do tego bardzo dobrze działa, kiedy ukąsi was komar. Właśnie, kończy nam się lato, ale jeszcze jeżeli was jakiś komar dopadnie, posmarujcie maścią tygrysią, na pewno ból, swędzenie troszeczkę złagodnieje. Polecam, to jest absolutny must have, oprócz ryżu i sosu sojowego w waszym domu, maść tygrysia. Jedziemy dalej, kolejny sposób to olejek eukaliptusowy. Tym razem jest to dosyć drogi sposób, ale równie skuteczny. Na przykład na bóle serca, na skurcze mięśni, no okej, wracam do tych bóli serca. Podobnie tak jak z sosem sojowym, jeżeli naprawdę poważnie was boli, to idziecie do lekarza, idziecie do szpitala. To chodzi bardziej chyba o jakieś takie nerwobóle. No a jeżeli chodzi o skurcze mięśni, no to wiadomo, nic poważnego, ale dobrą metodą jest właśnie posmarować olejkiem eukaliptusowym. Sporo było sposobów na radzenie sobie z różnego rodzaju bólami albo telefonem w wodzie, a teraz chiński sposób na to, jak poradzić sobie w sklepie z owocami. W jaki sposób, generalnie po co tam sobie radzić? Na przykład, kiedy kupujecie arbuza, to właśnie w ten sposób możecie sprawdzić, który jest dobry i soczysty, a który lepiej nie kupować. W jaki sposób? Po prostu bierzecie go do ucha i zaczynacie klepać. Jeżeli słyszycie płaski dźwięk, no to nie kupujcie takiego arbuza. Soczysty arbuz, to w zasadzie macie wrażenie, że tam chlusta woda. Dokładnie tak, taki dźwięk wydaje ten arbuz, który powinien wylądować w waszym koszyku. W jaki sposób kupujecie spodnie, wiedząc, że nie możecie ich przymierzyć, a nie pamiętacie swojego rozmiaru?
Ja do tej pory miałem po prostu zdjęcie na swoim telefonie, bo czasami po prostu śpieszy nam się, widzimy dobrą cenę, chcemy kupić, a małe dzieci nie za bardzo pozwalają nam, żeby te spodnie przymierzyć. No właśnie, no to jest oczywiście sposób na zdjęcie w telefonie, ale to nie jest chiński sposób, to jest sposób mój. A chiński sposób, i to może was zaciekawić, bierzecie spodnie w pasie na dwóch skrajnych częściach tego pasa i musicie objąć wzdłuż swojej szyi. Jeżeli te końcówki zetkną wam się dokładnie równo właśnie na szyi, czyli nie nachodzą na siebie albo nie dochodzą, tylko idealnie do siebie przylegają, to oznacza, że te spodnie będą na was pasować. Wiedzieliście? Kolejny sposób to sposób dla tych, którzy lubią oszczędzić pieniądze albo dla tych, którzy lubią mieć czyste okna. O co chodzi? To sposób na mycie okien gazetami. Nie tymi kolorowymi, ze śliskim papierem, ale standardowymi, tradycyjnymi gazetami. No właśnie, spsikujecie okno preparatem do mycia, pewnie standardowo z octem, tak wiemy. I na końcu nie wycieramy tego ręcznikiem, ale właśnie starymi najlepiej, jeżeli mówimy o oszczędzaniu pieniędzy, gazetami. Naprawdę gazeta i ten tusz, który tam się znajduje, dużo lepiej wchłania tę całą wodę i brud i wasze okna będą jeszcze czystsze, dużo bardziej czystsze niż to do tej pory miało miejsce. Kolejny, to już chyba tak naprawdę 10. lifehack, związany jest już z latem, tym, który niestety mija. Ale dobra, jeżeli jeszcze będą ciepłe dni albo wystarczająco ciepłe, że przydałby się klimatyzator powietrza, a nie macie takiego w domu, to jest ta wersja bardziej oszczędna, czyli macie wentylator i do niego, na niego zawiązujecie butelki z wodą. Tylko jedna ważna rzecz, ta woda musi być zamrożona wcześniej, oczywiście w zamrażalniku. W związku z tym powietrze z wentylatora przechodzi przez tą zamrożoną wodę w butelce i w pokoju robi się dużo chłodniej. Znaliście ten patent? Generalnie znaliście któryś z tych 10 lifehacków? Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu, jak się sprawdziły w waszym przypadku. A jeżeli znacie jakieś inne chińskie bądź azjatyckie lifehacki, to również napiszcie w komentarzu, abym ja i inne osoby, które oglądają ten film, właśnie je poznały. To tyle z mojej strony. Widzimy się jak zawsze w każdy poniedziałek o godzinie 16 na kanale Chiny to lubię na YouTubie. Zapraszam również na bloga, na Facebooka, na Twittera, na Instagrama. I nie na TikToka. Tam mnie nie ma. Na razie.